Cześć, witam Was moi drodzy. Z tej strony Wojtek z bloga Praca, Pasja, Pieniądze, a w dzisiejszym odcinku chciałbym przybliżyć Wam silnik Hondy, a w zasadzie to dwa silniki Hondy o pojemności 1.8 i 2.0 z serii R. Nie samym Volkswagenem żyje człowiek. Jeśli nie gustujesz w autach z koncernu Waga, a szukasz dla siebie auta i zastanawiasz się, jaki silnik wybrać, to zapraszam do posłuchania właśnie o tych dwóch jednostkach Hondy. Japończycy naprawdę się postarali i wykonali kawał dobrej roboty. I to nie pierwszy raz. A jeśli Ty jesteś tutaj pierwszy raz, to zachęcam Ciebie do subskrybowania kanału, zostawienia kciuka w górę, a teraz zapraszam na materiał. Silnik 1.8 i VTEC o znaczeniu R18A zadebiutował w Europie pod koniec 2005 roku pod maską modelu Civica 8 generacji, czyli popularnego modelu Hondy zwanym UFO. Jednostka osiągnęła około 140 koni mechanicznych i 175 Nm. Choć wartości te na pierwszy rzut oka nie powalają, silnik dość żwawo się zbiera, a do tego ma optymalny apetyt na paliwo. Motor waży około 101 kg i ma dość wysoką pojemność jak na dzisiejsze czasy w Europie. Do tego otrzymał wielopunktowy wtrysk paliwa, wtrysk pośredni. Silnik ma 4 cylindry, 16 zaworów, aluminiowy blok i głowicę. Jest to wolnosąca konstrukcja, a za rozrząd odpowiada trwały łańcuch. Całość została uzupełniona charakterystycznym dla Hondy systemem zmiennych faz rozrządów o znaczeniu IVTEC. Co do samego działania systemu IVTEC i samej nazwy. Oczywiście jest to skrót od angielskiej nazwy Variable Valve Timing and Lift Electronic Control System. A tak pokrótce i po polskiemu, to system kontrolujący czas otwarcia i wzniosek zaworów w zależności od obrotu silnika, stopnia otwarcia przepustnicy oraz od obciążenia silnika. Jeśli interesuje Was bardziej szczegółowe wyjaśnienie, to polecam kanał profesora Chrisa i w jednym ze swoich filmików tłumaczy to w bardzo przystępny sposób. W opisie filmu znajdziecie link do tego odcinka. I tu taka ciekawostka, twórcą tego systemu był japoński konstruktor, pan Ikuo Kajitani, a jego imię i nazwisko oznacza ruch, bieg. System VTEC stosowany jest do poprawienia elastyczności silnika w wyższym zakresie prędkości obrotowych oraz zwiększenia mocy silnika. Poza tym inżynierowie postawili na rozrząd poruszany za pomocą bezobsługowego łańcucha i elektronicznie sterowaną przepustnicę. Typ rozrządu, jaki zastosowała tutaj Honda, to SOHC, od angielskiego Single Overhead Camshaft, czyli pojedynczy górny wałek rozrządu. Oznacza to, że silnik jest z jednym tym wałkiem rozrządu umieszczonym w głowicy. Silniki z serii R zaprojektowano tak, aby jak najbardziej zniwelować opory wewnętrzne. Między innymi zastosowano pierścienie pokryte specjalną powłoką. Jednostka 1.8 i VTEC o znaczeniu R18A ma miskę olejową o pojemności niespełna 4 litrów, a olej warto zmieniać co 10-15 tysięcy km i pamiętać o kontrolowaniu jego poziomu. Trzeba także pamiętać o regulacji luzu zaworowego, jednak nie jest to operacja droga czy skomplikowana, więc bez stresu. Jeśli macie odrobinę smykałki do motoryzacji, to sami to ogarniecie. A jeśli nie, to koszty są naprawdę niewielkie, około 100-150 zł i to co 80 tysięcy km. Gdy silnik pracuje z instalacją gazową, to ten interwał trzeba skrócić. Właśnie, jeśli chodzi o LPG, przeglądając internet, możecie spotkać się z opinią na różnych portalach, forach, że niektórzy odradzają montaż wyżej wspomnianej instalacji. Jednak tutaj delikatnie mówiąc pozwolę się nie zgodzić z tą tezą i nie wiem dlaczego odradzają montaż LPG do tych jednostek. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jednostki z serii R o pojemności 1.8 jak i 2 litrów bardzo dobrze współpracują z instalacją LPG i można pokonać takim silnikiem tysiące kilometrów bez problemu. Benzyniak 1.8 i VTEC R18A lubi wysokie obroty. Jest to konstrukcja wyjątkowo trwała i spokojnie wytrzyma 300 tysięcy km, a jeśli traficie na zadbany egzemplarz, w którym właściciel wymieniał regularnie olej, co 10-15 tysięcy km, kontrolował jego stan, to spokojnie jednostka wytrzyma 500 000 km. Co do silnika o pojemności 2 litrów. Jest on z tej samej serii R o znaczeniu R20A, wykorzystuje tą samą implementację systemu rozrządu SOHC i VTEC,
Oba silniki mają tą samą głowicę i mechanizm rozrządu co silnik 1.8. Pod względem konstrukcyjnym silniki 1.8 i 2.0 są w zasadzie bardzo podobne, z wyjątkiem kilku szczegółów. Blok silnika dwulitrowego różni się nieco od bloku 1.8, ponieważ jest wyposażony w wałek wyrównoważający, więc jego blok będzie miał dodatkowy odlew na ten wałek. W rzeczywistości zarówno 1.8 jak i 2.0 mają te same tłoki. Wał korbowy i korbowody są oczywiście inne ze względu na dłuższy skok w jednostce 2.0. Dodatkową różnicą w korbie jest użycie stalowych podkładek, usztywnień wału korbowego w porównaniu z aluminiowymi w silniku 1.8. Ma to na celu zwiększenie wytrzymałości i trwałości, aby przeciwdziałać dodatkowemu obciążeniu spowodowanemu dłuższym skokiem. W jakich modelach były montowane te dwie jednostki? Otóż silnik o pojemności 1.8 występował już w Hondzie Civic 8 generacji, czyli tzw. model UFO, oraz Civicu 9 generacji. W latach 2005-2012 o mocy 140 koni mechanicznych oraz w latach 2011-2017 o mocy 142 koni mechanicznych. Natomiast jednostka dwulitrowa występowała w Hondzie Accord oraz Hondzie CRV trzeciej generacji. W latach 2006-2012 miała moc 150 koni mechanicznych, natomiast w latach 2008-2015 moc 156 koni mechanicznych. Podsumowując, zalety, jakie możemy znaleźć w tych jednostkach. Po pierwsze, wysoka trwałość. Dobra współpraca z LPG, pośredni wtrysk paliwa, brak dodatkowego sprzętu jak DPF, turbo, dwumasy, które zwiększają istotnie użytkowanie samochodu, przyzwoite spalanie jak na tą pojemność i moc, którą oferują te silniki, ładne brzmienie w wysokich obrotach jak na jednostkę czterocylindrową. A co do minusów? Jak dla mnie brak. Być może wyeksploatowane jednostki i niewłaściwie serwisowane, ale to nie wina silnika, tylko właściciela. Na dzisiaj to by było tyle, moi mili. Jeśli Ty, szanowny widzu, użytkujesz któryś z powyższych silników, to napisz bardzo Cię proszę w komentarzu, czy warto szukać takich aut z tymi właśnie silnikami i czy są one tak dobre, jak o nich mówią, bo faktycznie nie znalazłem u nich większych wad. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć! That's how it goes when you Hollywood person.